Witaj w fascynującym świecie biznesowego wywiadu, analiz, bezpieczeństwa i strategii. Przedstawiam Ci podcast, który zmieni Twoje spojrzenie na funkcjonowanie w świecie biznesu. Witaj w Wabiku! Wabik to klucz do sukcesu w biznesie. Chroń go, analizuj wyzwania i bądź dobrze poinformowany, a następnie działaj zgodnie z wypracowaną strategią. Tutaj, w Wabiku, odkryjesz świat, który nie zna granic. Bezpieczeństwo biznesu, analiza ryzyka, strategie sukcesu – to wszystko i jeszcze więcej. Zapraszam Cię na Wabik, podcast biznesowy. Wabik to akronim, który tłumaczy się jako wywiad, analiza, bezpieczeństwo i konsekwencje ich stosowania w biznesie, albo też ich niestosowania. Mam na imię Piotr i siedzę w tej tematyce jakieś 30 lat, więc wiem, o czym mówię. Wabik nie jest skierowany tylko do korporacji, ale w ogóle do biznesu. Obecnie dzięki nowoczesnym technologiom nawet solo przedsiębiorca może korzystać z narzędzi wywiadowczych. Ten podcast jest dla Ciebie bez względu na to, gdzie stoisz w strukturze firmy i jak wielki jest Twój biznes. Uważasz, że nic nie gwarantuje sukcesu? Cóż, może tak jest, ale ja daję Ci coś o wiele cenniejszego. Otrzymujesz konkretne ramy dla rozwoju biznesu. Ty musisz je tylko wypełnić tym, co wybierzesz z treści tego podcastu. Obecne czasy pełne są nieustających zmian i niepewności, a to potrafi wprawić w zakłopotanie. Gospodarka nieustannie jest wstrząsana przez różne siły i nieprzewidziane zdarzenia, co dodatkowo komplikuje sytuację. Zwróć uwagę na to, że każde wyzwanie niesie ze sobą również szansę na rozwój, nowatorstwo i sukces. Dlatego każda firma, nawet prowadzona przez solo przedsiębiorcę, powinna wdrożyć system wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, Corporate Security Intelligence, aby być o krok przed konkurencją i wykorzystać pojawiające się okazje. CSI to nie tylko strategia minimalizacji ryzyka, ale także sposób efektywnego radzenia sobie z połączonymi zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wywiad i analityka w biznesie, a także zarządzanie strategiczne oraz bezpieczeństwo biznesu, którego ochrona fizyczna, strefy dostępu czy też stosowanie CCTV są jedynie niewielkimi elementami. To właśnie dzięki temu firmy mogą przekształcać dane w praktyczne informacje, zarządzać ryzykiem i podejmować mądre decyzje oparte na analizie danych. To już nie jest luksus, to jest absolutna konieczność dla każdego przedsiębiorstwa, które chce przetrwać i odnieść sukces w erze XXI wieku. Nie pozwól, aby niepokój i niepewność zastraszyły Cię w podejmowaniu decyzji biznesowych. Zamiast tego niech te wyzwania staną się Twoją inspiracją, bo to Ty kształtujesz przyszłość swoją i swojej firmy. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Przekrocz granice tradycyjnego myślenia biznesowego. Odkryj, dlaczego wywiad, analiza, bezpieczeństwo i strategia to klucz do osiągnięcia sukcesu. Przekażę Ci wiedzę praktyczną, a nie akademicką. Jeśli oczekujesz wiedzy szkolnej, to niestety, ale ani mój blog, ani podcasty, ani prowadzone szkolenia nie są miejscem na to. U mnie zawsze jest 100% wiedzy praktycznej, a także uwag i przemyśleń, których nie znajdziesz w żadnym innym miejscu niż Wabik. Opowiem Ci o tym, jak działa w świecie prywatny sektor wywiadu, analityki, bezpieczeństwa i strategii w biznesie. Mam na imię Piotr i znany jestem m.in. jako twórca popularnego bloga szpiegul.pl. A teraz zabiorę Cię w podróż przez świat prywatnego sektora wywiadu, analityki, bezpieczeństwa i strategii w biznesie. Piotr Herman. Po ukończeniu politologii na Uniwersytecie Wrocławskim kolejno Policja, Urząd Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 9 lat pracuję jako szkoleniowiec i konsultant wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, Corporate Security Intelligence, w zakresie wywiadu i analityki w biznesie dla researcherów i analityków,
bezpieczeństwa biznesu dla specjalistów do spraw bezpieczeństwa, zarządzania strategicznego dla strategów biznesowych oraz organizacji, optymalizacji i zarządzania zespołami CSI w firmie dla przełożonych kierownictwa, a także pełnego wykorzystania możliwości CSI w firmie dla najwyższego kierownictwa. Jestem współautorem cenionych w branży książek z zakresu zwalczania szpiegostwa przemysłowego oraz wywiadu i analityki w biznesie. Publikuję również artykuły o służbach specjalnych i korporacyjnych. Wiem dużo o CSI, dlatego to ja zabiorę Cię w podróż po świecie wywiadu, analityki, bezpieczeństwa i strategii biznesowej. Popularny blog wywiadowczy o nazwie szpiegul.pl prowadzę od kilku lat. I nie potrafię przestać, gdyż jestem człowiekiem pióra, jak to kiedyś powiedział ktoś. Jestem pisarzem swojego losu. W ramach tego bloga zacząłem nagrywać podcast OSS Okiem Służb Specjalnych. Potem doszedł jeszcze Szpiegul Life. A ponieważ przez ostatnie lata wyspecjalizowała nam się w Polsce podcastosfera, na świecie zresztą również, a wiem o tym, gdyż włączyłem się w kilka interesujących projektów, to uznałem, że nadszedł czas, by zrobić kontentowe sprzątanie, czyli porządki z moimi autorskimi treściami, które udostępniam. OSS stał się więc podcastem wywiadowczym, Szpiegul Life rozwojowym i zobaczyłem, że jest potrzeba poruszenia tematyki biznesowej w ramach odrębnego projektu. Postanowiłem więc ruszyć z nowym podcastem poświęconym tylko i wyłącznie wywiadowi i bezpieczeństwu biznesu CSI Corporate Security Intelligence. Oznacza to, że ta tematyka nie pojawi się na OSS, a jeśli nawet, to bardzo wyjątkowo i jedynie w odniesieniu do służb specjalnych. Tych państwowych. Jeśli chcesz się o tym przekonać, to wystarczy, że zajrzysz na OSS Okiem Służb Specjalnych. W ciągu kilku lat zbierania pytań oraz doświadczeń szkoleniowych CSI przygotowałem dla Ciebie coś wyjątkowego. Pytania, na które odpowiedzi są kluczem do sukcesu zawodowego. W czasie tych lat mojego blogowania, podcastowania, pisania książek oraz prowadzenia szkoleń dla profesjonalistów CSI zebrałem mnóstwo pytań, na które odpowiedziałem. Ale z perspektywy czasu widzę, że dostęp do tych odpowiedzi jest bardzo ograniczony, zwykle zaś w ogóle go nie ma. Na szczęście ja pytania zbierałem i ostatnio nieco popracowałem nad ich uporządkowaniem w sensowne grupy tematyczne. No i mam kilkasetek pytań dotyczących CSI, na które warto odpowiedzieć. Jestem przekonany, że nawet nie wiesz, że czekasz na te odpowiedzi niecierpliwie. Ułatwią Ci bowiem Twoją aktywność zawodową. Do tego, z uwagi na występujące w gospodarce zmiany, a co za tym idzie ogromne szanse rozwoju i zarabiania, ta wiedza powinna jak najszybciej dotrzeć do biznesu i to tak szeroko, jak to tylko możliwe. Z tego właśnie powodu ruszam z wabikiem. Jeśli słuchasz OSS-u, to zapewne znasz ten skrót WABIK, gdyż był to jeden z trzech podstawowych typów podcastu OSS w początkowym okresie jego istnienia. W międzyczasie eksperymentowałem z formą i jakoś tak przepadł do teraz. Nagram więc pierwszą serię krótkich odcinków. Założenie mam bowiem takie, że będę je nagrywać i publikować często, a ich długość nie powinna przekraczać 10 minut. Po prostu szanuję Twój czas. Jak już nadmieniłem, jestem szkoleniowcem CSI. Kiedyś mówiłem trenerem, ale to wszystko tak się zdezawuowało w sieci, że ja już nawet nie wygłupiam się z tym. I w ciągu ostatnich lat nauczyłem się nauczać, stosując techniki tak zwanego mikrolearningu, czyli mikronauczania. Jestem ogromnym fanem i wielkim, wielkim zwolennikiem tej metody uczenia. Ten podcast to nie tylko teoria, to praktyka. W każdym odcinku wyczerpująco odpowiem więc na jedno, góra dwa pytania powiązane ze sobą. I dostarczę Ci maksimum wartości w minimum czasu. To będzie taka skomasowana piguła informacyjna na kilka minut słuchania. Inna sprawa, że zapewne trawienie takiego odcinka przez Ciebie będzie trwało znacznie dłużej. To też już wiem z doświadczenia. No i być może skonstatujesz, że potrzebne Ci szkolenie CSI. Wiesz, gdzie mnie szukać. Od czasu do czasu możesz także spodziewać się odcinka specjalnego, widzisz. Istnieje taka analiza, która nosi nazwę PESTEL.
Jest to taki rodzaj oceny wpływu na biznes, czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych, środowiskowych i prawnych. To jest naprawdę bardzo ważny typ analizy. Czasem nagram i opublikuję moją opinię na temat wybranego czynnika, powtarzam, politycznego, gospodarczego, społecznego, technologicznego, środowiskowego lub prawnego, ale tylko w kontekście biznesowym. I zachęcam serdecznie do posłuchania takiego wyjątkowego odcinka podcastu Wabik. Wabik to darmowy podcast, który zrewolucjonizuje Twoje podejście do biznesu. Dostępny jest na Twojej ulubionej platformie podcastowej, kanale YouTube'owym oraz na blogu wywiadowczym szpiegul.pl. Nie przegap żadnego odcinka. Zasubskrybuj ten podcast na platformie, na której go słuchasz. I zasubskrybuj newsletter na szpiegul.pl. Bądź na bieżąco z najnowszymi treściami. To wiedza, która ułatwi Ci życie zawodowe. Ona jest na wyciągnięcie ręki. Zasubskrybuj i wtedy na pewno niczego nie przegapisz. Wabik. Podcast, który jest kluczem do sukcesu biznesowego. Podcast, który szanuje Twój czas. Do usłyszenia niebawem. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć.